pełno szkła i śmieci. Czyli znajduje się na wiadukcie na granicy Ursusa i Piastowa, który od 11 lat cały czas nie ma przejazdu. Rok temu miałem okazję być na 10 urodzinach. Ale to się zmienia, bo od strony Ursusa już powstaje nowy dojazd. Prawda, od Piastowa jeszcze nie, ale niedługo też rozpoczną się tutaj prace budowlane. Jak to wszystko będzie wyglądać i kiedy w końcu przejedziemy tym nowym wiaduktem? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Chociaż niekoniecznie takim nowym wiaduktem, on ma już ponad dekadę. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z Ursusa. I to jest dobra informacja, że pojawia się film z tej serii właśnie z tej dzielnicy Warszawy, bo to oznacza, że w końcu coś zaczęło się dziać w sprawie wiaduktu, który nie ma dojazdu od już właściwie 11 lat. Właściwie 11 lat, bo dokładnie w lipcu 2012 roku ten wiadukt został właściwie prawie całkowicie oddany do użytku. No, prawie całkowicie, bo de facto ten wiadukt w tym roku w tym lipcu będzie obchodzić swoje 11 urodziny, bo wiadomo, że wszystko, co było na Euro 2012, było troszeczkę popóźniane. Sama inwestycja, czyli ten wiadukt WD64, powstał w ramach budowy właśnie z południowej obwodnicy Warszawy, którą widzicie tutaj w tle za pętlą właśnie w tym miejscu autobusową Ursus Niedźwiadek. Sama pętla, jak widzicie, funkcjonuje. Powstała obok niej inna inwestycja, czyli rondo. Rondo, z którego jest zjazd do samego wiaduktu, ale sam wiadukt jest, tylko że bez dojazdu. I tak przez te ostatnie 10, właściwie już 11 lat nie miał swojego dojazdu, jeżeli chodzi o przestrzeń pieszą i przestrzeń dla samochodu. Część dla pieszych i część rowerowa, która się tutaj po prawej stronie teraz na ekranie, jest dostępna, bo ona została wybudowana na części GDDK. Czyli wzdłuż całej trasy. Ta część jest gotowa, jest przejezdna i od tych 10 lat służy. Dzięki niej też można po prostu się dostać na ten wiadukt, który od 10 lat, tutaj jak widzicie, czyli to są ujęcia sprzed roku, był cały czas nieprzejazdny. Wtedy były rok temu urodziny pełnoprawne, był tort, były zmuchiwane świeczki, nawet był szampan bezalkoholowy, no ja niestety na to nie zdążyłem, pojawiłem się chwilę później. Niemniej miałem okazję jeszcze faktycznie zobaczyć samych organizatorów, no i czekaliśmy. Oczywiście wtedy były szumne zapowiedzi, że tak, wybudujemy dojazdy, w końcu to się wszystko zakończy, ta cała farsa i będzie dojazd na sam wiadukt, no ale oczywiście od tamtego czasu dużo się nie działo w 2023 roku. Zmieniło się to teraz, bo w 2024 roku, kiedy na koniec lipca będziemy obchodzić 11 urodziny tego dojazdu, tego wiaduktu, zmieniły się prace, mianowicie rozpoczęły się prace budowlane mniej więcej w czerwcu po stronie Ursusa. Nie zmienia jednak faktu, że jak widzicie na teraz ujęciach porównawczych sprzed roku i z teraz, możemy zobaczyć, że od strony Piastowa dalej nic się nie dzieje. I to jest właśnie największy problem tego wiaduktu. Może zacznijmy od podstawy, jeżeli chodzi o całą historię. Wiadukt powstawał w ramach budowy całej południowej obwodnicy Warszawy i został wybudowany oczywiście w ramach tego, że tutaj miał w przyszłości powstać ten wiadukt, również jeżeli chodzi o inwestycję miejską. Wtedy nie powstały dojazdy, ponieważ cały czas nie było jeszcze gotowych projektów wykonawczych, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Ja tylko też GDDKa się tym nie zajęła. Przynajmniej takie informacje znalazłem na stronie Rynek Infrastruktury. Natomiast dalej ta inwestycja czekała. Dlaczego? No bo oczywiście chodziło o gwarancję. Najpierw była gwarancja roczna na całą inwestycję, a później gwarancja Unii Europejskiej, która, jak dobrze wiemy, trochę może komplikować same prace, jeżeli chodzi o budowę, bo po prostu przez tą gwarancję nie można ruszyć samego projektu przez czas 5 lat. Nie można jej modyfikować, nie można nic zrobić, bo po prostu grozi to utracą całej dotacji. Dlatego też sam wiadukt przez 5 lat, od 2012, a właściwie 2013 roku, sobie tak czekał, czekał i czekał. Aż ostatecznie się doczekał pierwszych prac budowlanych, dopiero jeżeli chodzi o dojazdy, w 2024 roku, w czerwcu. Więc możecie zobaczyć, że długo to trwało. Chodziło oczywiście o ustalenia pomiędzy miastem Piastowem, a miastem Warszawą, konkretnie Ursusem. Bo oczywiście chodzi o to, że sam wiadukt znajduje się na granicy. Na granicy obydwu miast i żeby zrobić po prostu połączenie jednej i drugiej strony, trzeba wybudować pochylnie, a właściwie wjazd od strony Piastowa i wjazd od strony Ursusa. Od strony Ursusa, czyli od Warszawy, nie był to aż taki duży problem, bo po prostu finansowanie się znajdzie. Od strony Piastowa
No trochę gorzej z tym finansowaniem, bo trzeba oczywiście uwzględnić, zrobić porozumienie pomiędzy jedną a drugą stroną, zrobić wszystkie projekty wykonawcze, zrobić wszystkie, uzyskać pozwolenia środowiskowe, musi się skończyć gwarancja, dotacja unijna i dopiero wtedy można rozpocząć prace budowlane. Więc to mogło się w teorii rozpocząć wszystko już jakieś 6 lat temu, no ale sam proces dużo, dużo dłużej trwał. Nie będę wam mówić, dlaczego tak to wygląda, bo po prostu nie wiem, czemu przez te kolejne 5 lat to się tak długo dłużyło, nic się w tym temacie zbytnio nie działo, no ale dobra informacja jest taka, że faktycznie rozpoczęły się już teraz prace. Natomiast teraz ta inwestycja jest podzielona oczywiście na dwa etapy. Etap pierwszy, który jest już realizowany i właściwie przy tym etapie, czyli w ramach budowy pierwszego dojazdu od strony Ursusa do samego wiaduktu, mają się zakończyć w tym jeszcze roku wszystkie prace. W tym roku i ta inwestycja jest realizowana za kwotę około 5 milionów złotych przez firmę Stramag. No i oni tam po prostu realizują cały ten dojazd. Cały dojazd wraz z budową nowych chodników, budową nowej drogi rowerowej, bo po prostu strada została zasypana. Budową kanalizacji, oświetlenia i posadzenia nowej zieleni. No i oczywiście nowej nawierzchni asfaltowej. Również są realizowane różne prace rozbiórkowe, jeżeli chociażby chodzi o starą drogę rowerową. No i w ramach tej inwestycji powstanie dojazd od strony Ursusa. Natomiast w ramach drugiego etapu ma powstać dojazd od strony Piastowa. Niedokładnie wiem i nie powiem wam w tym momencie, jak dokładnie ten wjazd będzie wyglądać. Wiadomo, że będzie od ulicy Wincentego Witosa. Nie wiem, jak będzie zrealizowany wjazd w ulicę Poprzeczną, która tam się znajduje i po prostu jest dojazdem do posesji. Niemniej w przyszłości oczywiście wiadomo, że było planowane przedłużenie tej ulicy wzdłuż południowej obwodnicy Warszawy, danej bezpośrednio do ulicy Regulskiej. No i też może w przyszłości jakaś linia autobusowa tam by pojechała, ale mówię w przyszłości, bo raczej na razie nic ZTM w tym temacie nie planuje. Też trzeba pamiętać, że oczywiście to byłby już wyjazd poza granicę Warszawy, więc de facto trzeba byłoby to finansować z Piastowem, chyba że autobus po prostu wjechał od razu do Warszawy i by żadnego przystanku w Piastowie nie miał. To by rozwiązało oczywiście problem, jeżeli chodzi o finansowanie. Niemniej po stronie Festowa trzeba też przybudować dosyć ładnie drogę rowerową. I to też trochę będzie kosztować, bo tutaj jak widzicie droga rowerowa po stronie Ursusa wjeżdża po prostu w ten nasyp, więc no nie da się tego zbytnio zrobić. Natomiast po drugiej stronie nie jest trochę z tym gorzej, bo ten droga rowerowa bardziej schodzi na samą stronę zjazdu z tego wiaduktu. Niemniej tamta inwestycja ma się rozpocząć też już niedługo, bo miały się rozpocząć prace budowlane w 2024 roku, kiedy będzie uzyskane finansowanie. Na razie finansowania nie ma. Miały być przyznane środki na to w Warszawie jeszcze na koniec, aż w lipcu 2024. Teraz mamy lipiec, mamy dokładnie 26 lipca. Na razie w tym temacie nic nie wiem. Czytałem różne artykuły prasowe i w tym temacie chyba jeszcze się nic nie wydarzyło, więc może jeszcze jakieś debaty są realizowane. Wiem, że dzisiaj jest piątek, to może jeszcze przed samym świętem Powstania Warszawskiego coś uda się ustalić. Niemniej czekam na razie, aż faktycznie jakiekolwiek tematy w ramach tej inwestycji w końcu się rozpoczną i będziemy wiedzieć, że drugi dojazd będzie realizowany. Wiemy, że planowany termin realizacji tamtej inwestycji jest mniej więcej na czas roku i mają się wszystkie prace zakończyć do końca 2025 roku. I wtedy już nie będziemy obchodzić 13 urodzin tego wiaduktu bez dojazdu, tylko po prostu będziemy obchodzić 12 urodziny bez dojazdu z dwóch stron, a później później 13 urodziny otwarcia całej inwestycji. Oby tak się udało i by faktycznie to zostało wszystko zrealizowane. Tymczasem, jak wygląda teraz cały ten nowy wiadukt? Właściwie co tu się teraz dzieje, jeżeli chodzi o prace budowlane? No tak, po pierwsze, jak widzicie w tym miejscu droga rowerowa została przecięta i aktualnie dojazd jest, jakieś rowerzyści oczywiście cały czas jeżdżą, ale są słabe i faktycznie trzeba to przyznać, że jeżeli chodzi o te prace budowlane, one na pewno nie są na plus, jeżeli chodzi o dojazd rowerowy, ale jakoś ruch ten jest utrzymany. W ramach tej inwestycji też widzimy, że powstaje taka ścianka, która po prostu oddziela samą pętlę autobusową, bo po prostu sam nasyp będzie dosyć wysoki od samej pętli i wiatry tutaj przystankowe zostały po prostu też wzmocnione na cały czas tej całej pracy w tym miejscu. Sam wiaduk, jak widzicie, to jest de facto kupa piachu, że tak powiem, z długą pochylnią, no i oczywiście nowym chodnikiem, który powstanie od samej strony pętli, bo tutaj przestrzeni pieszej nie było, natomiast to tyle, jeżeli chodzi o jakieś większe fanaberie. Na dalszym odcinku oczywiście cały czas jest wiaduk, na którym jest mnóstwo szkła, więc jak ja tam nagrywam tą stawkę, to musiałem uważać na to szkło, bo jest go cały czas tam dużo, a to jak widzicie jest to kolejna droga dojazdowa, no i oczywiście kolejne zjazdy i wjazdy, jeżeli chodzi o przejazdy pod samą obwodnicą. Niemniej, no w końcu coś się dzieje w ramach tej inwestycji i miejmy nadzieję, że to się uda w końcu zrealizować i nie będziemy czekać z kolejnymi latami, że wiadukt jest, dojazd jest, ale przejazdu nie ma. No i oby oczywiście tak ten temat nie pozostał. Tymczasem kolejny film z tej inwestycji pojawi się w, mam nadzieję, przyszłym miesiącu, jak już dowiemy się, że Piastów też będzie realizować tą swoją część. Tymczasem, jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale.
W końcu pojawiłem się w Ursusie. To jest pierwsza normalnie nagrywająca się seria z Ursusa i mam nadzieję, że nie będzie też również jedyną. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!